Cześć, wiara jako posłuszeństwo, jak w wojsku ktoś nam mówi, masz tak robić i ja robię to, nieważne, rozumiem, nie rozumiem, robię. Czy to tak ma być? Wydaje mi się, że jak rozmyślałam nad tą Ewangelią, że to chodzi o posłuszeństwo temu właśnie takiemu promieniowi słońca, który raptem rozpłyska w naszej duszy. Załóżmy, że żyliśmy długi czas w jakimś kłamstwie, w jakimś nieładzie, w czymś i raptem wewnątrz naszej duszy rodzi się jakaś gotowość, jakiś taki wewnętrzny nakaz, zrób to inaczej. I to jest nasz głos, głos nasz, a jednocześnie Boga w nas. I raptem wszystko staje się jasne. To jest jedyne właściwe. I co możemy zrobić? Możemy zacząć dyskutować z tym głosem, nie, ja stracę za dużo i tak dalej. I stłamsić go, stłamsić jak to światło za chmurami, ale światło zostaje. I możemy także zrobić inaczej, jak żołnierz podległy temu centurionowi w dzisiejszej Ewangelii, setnikowi, który mówi, tak, ja mówię mu idź, a on idzie, zrób to, a on to robi. I te słowa powtarzamy w ciągu każdej mszy świętej, kiedy właśnie powtarzamy słowa tego setnika w stronę, wyrzeczone w stronę Jezusa, który swoją wiarę definiuje w tych kategoriach, które mu były najbliższe. Właśnie w taki sposób, że ufa temu wewnętrznemu głosowi tak silnie i wie, co jest słuszne wewnątrz nas i idzie za tym głosem. A ty co na ten temat myślisz? Cześć!